Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota od 20 lat prowadzi prestiżowe rankingi rozwoju miast. Dotyczą one między innymi bogactwa gmin, rozwoju edukacji czy liderów inwestycji. To właśnie w tym ostatnim Gorzów znalazł się na 6. miejscu w kraju. To wyraźny postęp, bo wcześniej zajmował tam 14 oraz 18 miejsce. Ranking wspólnoty bardzo nas cieszy, bo przede wszystkim pokazuje dynamizm zmian. Ten nasz przeskok w procesie inwestycyjnym, on jest widoczny na ulicach, ale po raz pierwszy, właściwie tak naprawdę po 6 latach mojej pracy, widać różnicę, widać zmianę. To tyle niestety sami mieszkańcy zauważają, że od momentu rozpoczęcia przeze mnie pracy w Urzędzie Miasta, piastując funkcję prezydenta miasta, to musiały minąć 3-4 lata do tego, żeby był początek zmian. W tej chwili jesteśmy w fazie takim naprawdę bardzo poważnych zmian w funkcjonowaniu i urzędu, ale też przede wszystkim w zmianach takich realnych w mieście, w modernizacji dróg, bo dajemy nowe budynki. I ta zmiana będzie widoczna przez najbliższe kilka lat. Cieszę się, że docenili to fachowcy, to znaczy cieszę się, że to w końcu widać w takich obiektywnych rezultatach w pewnych współczynnikach. Autorzy opracowania wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich 3 lat. Jak wynika z zestawienia, średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 wyniosły w naszym mieście prawie 1680 zł. Gorzów został doceniony również w rankingu wykorzystania środków unijnych, w którym zajął również 6. miejsce.